Drodzy panowie, po dyskusji z moimi znajomymi, gromada moich znajomych wyciągnęła wniosek. Doszliśmy do wniosku, że mądry facet nie mówi od razu całej prawdy nowo poznanej kobiecie. Mądry facet wpierw stara się dowiedzieć od tej niewiasty, czy warto jej powiedzieć prawdę i to ile. Mądry facet uważa, że jakby się powiedział nowo poznanej niewieście od razu całą prawdę, to ona mogłaby się spłoszyć. Na przykład gdyby mądry facet powiedział niewieście, że na przykład jest żonaty, to ona mogłaby się spłoszyć i uciec. Dlatego mądry facet od razu jak poznaje nową niewiastę, to jej nie mówi całej prawdy, tylko tak po kawałeczku ją serwuje, dowiadując się również najwięcej, możliwie dużo z drugiej strony, jaka jest ta niewiasta, ile można w taką niewiastę zainwestować lub ewentualnie ile na taką niewiastę można wydać lub ile poświęcić jej swojego czasu, majątku i innych rzeczy. I dlatego, kochani, uważam, że to podejście moich znajomych jest niezwykle rozsądne, jeżeli chodzi o podejście faceta, bo mądry facet, jak idzie na ruletkę, to nigdy nie stawia całej forsy na jedną liczbę. Nigdy nie stawia całego majątku na jedną kartę. I dlatego zawsze istnieje ryzyko przegrania. Uważam, że ta zasada, jak spotykasz kobietę, drogi facecie, jak spotykasz kobietę, to w żadnym razie nie informuj jej za dużo. Najlepiej trzymaj to w tajemnicy. Natomiast jeżeli istnieje maleńki wyjątek od tej reguły, uważam, przyznaję, że jak to powiedziałem w czasie dyskusji, to wpierw mnie zakrzyczeli, a potem zapadła martwa cisza. Ja twierdzę, że istnieje maleńki wyjątek od tej reguły. Bo jeżeli spotykasz kobietę i to jest niezwykła kobieta, a ty nie jesteś facetem, tylko jesteś mężczyzną, to szkoda czasu na gierki. Naprawdę mężczyźnie szkoda czasu na gierki. Jasne?